Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, witam w kolejnym odcinku z serii Rób Ruch i dzisiaj mamy do zrobienia trening na mięśnie brzucha, mięśnie centrum, więc bardzo, bardzo istotne dla wszystkich osób, nie tylko sportowców, ale także dla każdego człowieka po prostu, bo centrum jest istotne. Po prostu zaczynamy od rozgrzewki, spokojnie robimy sobie bieg bokserski. Chodzi oczywiście o to, żeby serce zaczęło szybciej bić, więc mamy tutaj na rozgrzewkę kilka ćwiczeń, przy czym tylko pierwsze jest cardio, później będziemy bardziej pracować nad mobilnością, żeby przygotować ścięgna, stawy, powięzi, mięśnie do tego, żeby później się wzmacniać. No oczywiście dzisiaj będziemy pracować mięśniami centrum, więc będzie mięsień prosty brzucha, mięśnie skośne brzucha, troszeczkę mięśnie grzbietu, no i oczywiście będzie wszechstronnie, tak jak zawsze, po to, żeby nie tylko budować jakby silne mięśnie, ale sprawne mięśnie i tak dalej. Dobra, mamy pierwsze cardio zrobione i teraz sobie robimy skłony boczne, czyli już mobilizacja kręgosłupa do skłonu bocznego. Później się nam to bardzo przyda. 10 powtórzeń na stronę, po prostu robisz sobie to spokojnie, swobodnie, w swoim własnym tempie, nie musisz robić równo ze mną. I tak sobie pracuj. Ja oczywiście będę do Ciebie teraz póki co cały czas mówił i będę tłumaczył technikę, a później jak już będzie wszystko jasne, to już się nie będę odzywał. Przy czym znowu pamiętaj, mamy trzy obwody, czyli najpierw kończymy rozgrzewkę, później będzie część główna i w tej części głównej będziemy po prostu wzmacniać brzuch, jedno ćwiczenie po drugim. Później będzie przerwa i kolejny obwód. Jak dasz radę zrobić wszystkie trzy, no to będzie wspaniale. Jak dasz radę zrobić dwa obwody, też będzie dobrze. Jak dasz radę jeden, to też będzie dobrze. Cokolwiek nie zrobisz, to będzie dobrze, bo robisz. Najgorzej było, jakbyś tylko obejrzała i stwierdziła, że kiedyś, albo potem, albo jutro i nigdy do tego nie wróciła. Także pamiętaj, żeby robić. Kolejne ćwiczenie w koci grzbiet. Również mamy pracę nad mobilnością kręgosłupa. Będzie to później nam potrzebne, bo będziemy na przykład robić dzisiaj brzuszki. Mimo że zawsze mówię, że brzuszki są złe, to dzisiaj pokażę wersję, która wcale zła nie jest. Jest dobra i nie tylko wzmacnia brzuch, ale też jest sprawnościowa. I właśnie takie duże, globalne zgięcie kręgosłupa będzie nam potrzebne. Póki co 10 powtórzeń. No i świetnie, mamy to. 3 sekundy przerwy i za chwilę ćwiczenie, które będzie angażowało nieco bardziej grzbiet i można było pomyśleć, po co rozgrzewać plecy, skoro przecież to jest trening centrum. No ale centrum to nie tylko mięsień prosty brzucha, ta przysłowiowa krata, ale właśnie w zasadzie cały kompleks core, również mięśnie grzbietu się do niego zaliczają, więc aktywizujmy sobie troszeczkę te mięśnie. Pilnujesz techniki, ja już to ćwiczenie tłumaczyłem multum razy, więc na pewno wiesz, o co chodzi. Napinaj brzuch, cały czas neutralne krzywizny i będzie ok. Moi drodzy, rozgrzewka za nami, teraz chwila przerwy, za chwilę zaczniemy część główną, gdzie będziemy naprawdę mocno trenować tym razem całe ciało. I oczywiście chcę Wam tutaj w tej przerwie tylko powiedzieć, że wszystkie te treningi, które tutaj znajdziecie na Rób Ruch, są też w aplikacji treningowej Człowieku Rusz Się, ale to co najważniejsze, to w tej aplikacji czeka mnóstwo programów treningowych, które mają Wam pomóc w kształtowaniu formy fizycznej. Na kręgosłup, na mobilność, treningi wzmacniające w domu, kalisteniczne, treningi na siłowni, treningi sprawnościowe, na przykład stania na rękach, szpagatu i tak naprawdę znajdziecie tam wszystko, naprawdę 2 lata pracy, żeby zbudować bardzo dobrą, wszechstronną formę fizyczną. Więc jeśli chcecie i myślicie o tym tak na poważnie, nie po prostu trenujecie sobie od czasu do czasu na YouTubie, tylko naprawdę chcecie zrobić dobrą formę, chcecie korzystać z moich metod, chcecie korzystać jakby z kontaktu ze mną, bo ja też tam jestem dostępny, możecie do mnie napisać, ja Wam odpowiem, no to zapraszam, w opisie macie link, wystarczy założyć konto i przez 5 dni możecie sobie apkę przetestować za darmo. A tymczasem część główna, zapraszam. Koniec przerwy, pora na część główną naszego treningu. Za 10 sekund zaczniemy sobie ćwiczenie na mięśnie centrum. Oczywiście z podporu jak do pompki będziemy wychodzić dłońmi do przodu i będziemy wracać znowu do podporu jak do pompki. Oczywiście przyjmij już sobie teraz pozycję i zacznij. 5 powtórzeń wykonamy. Ja Ci będę mówił, o co tutaj chodzi. Pamiętaj, napięte pośladki, napięty brzuch bardzo mocno. Nie możesz dopuścić do sytuacji, że gdy wyjdziesz rękoma do przodu, to nagle Twoje lędźwia się wygną, brzuch się rozluźni. Tam musi być ciasno, musi być wszystko napięte, naprężone, a Ty musisz mieć kontrolę. Jeśli czujesz, że tej kontroli nie masz, to znaczy, że wychodzisz za daleko rękoma albo jeszcze nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa na to ustawienie, więc możesz zacząć z kolan w razie czego, albo nie wychodzić tak daleko. I po prostu pracuj sobie do przodu. Tyle, ile dasz radę, tyle, ile
utrzymujesz. Jeśli dasz radę dojść do pozycji, gdzie, nie wiem, twój brzuch jest 15 cm nad ziemią, no to wspaniale, to znaczy te mięśnie centrum są naprawdę silne i pracuj w tym zakresie. Jeśli nie, ułatw sobie to ćwiczenie tyle, żeby było wykonane poprawnie technicznie. Nawet jeśli nie będzie tak jak tutaj u mnie, w sensie w takiej wersji, no to po prostu sobie troszeczkę ułatw. 5 razy wykonujemy tą sekwencję, naprawdę to męczy. No i super, ja zrobiłem, nie wiem jak ty, ale teraz, że zaraz, bo już za 8 sekund będziemy robić ćwiczenie, w zasadzie przeciwstawny ruch, będziemy działać oddolnie, z pozycji hollow body, będziemy sobie wychodzić rękoma, nogami, przepraszam, do świecy, czyli hollow body, lędźwia przylepione do ziemi, nogi do góry, wyjście, pyk, znowu do dołu i do pozycji hollow body. Nogi opadają wolno, a do góry mogą iść w miarę szybko, ale opadamy jak najwolniej, czyli ekscentrycznie rozciągamy, wzmacniamy te mięśnie brzucha i centrum bardzo mocno. I pracuj sobie tak, mamy 10 razy, to jest naprawdę niezłe ćwiczenie, szczególnie po tym wcześniejszym, tutaj brzuch już czuć, już mocno pracuje, pilnuj techniki, w razie czego nie opuszczaj nóg tak nisko i nie wyciągaj ich tak wysoko, ważne, żeby stopy też nie szły za głowę, tylko właśnie do góry. Jest, ja już zrobiłem swoje 10 powtórzeń, ty tyle ile zrobiłeś, tyle zrobiłeś, przygotuj się do następnego ćwiczenia i to będą właśnie te brzuszki, o których mówiłem. Zwróć uwagę, nogi są proste, pięty są na ziemi, prawie cały czas się staram je utrzymać na ziemi i robię wolne zejście w dół, bardzo wolno, jak najwolniej w dół, kręg po kręgu przylepiam plecy, staram się nie oderwać lędźwi i wracam do góry siłą mięśni, nie szarpaniem, nie ciągnięciem, nie podpieraniem stóp, tylko siłą mięśni. Jeśli o prostych nogach byłoby za ciężko, to możesz dać nogi ugięte albo nieco więcej popracować ramionami, ale nie wkładaj stóp pod sofę czy tam jakieś drabinki, bo nie chodzi o to, żeby wzmacniać biodra, tylko właśnie tutaj pracować mięśniami brzucha. I najważniejsze to powrót, czyli kręg po kręgu, powoli, dokładnie, powolutku odkładamy i te mięśnie również ekscentrycznie bardzo mocno pracują, wzmacniają się przez to, a ty też poprawiasz kontrolę nad całym ciałem, bo tutaj również jakby, no, musimy wykorzystać siłę mięśni do tego, żeby wykonać dany ruch i no, nie jest to proste. Może się wydaje proste, ale proste nie jest, więc jeśli robisz te 10 powtórzeń w takiej wersji, to twój brzuch jest naprawdę silny. Jeśli nie, ułatw sobie troszeczkę, aż dojdziesz do etapu, że wykonasz to w takiej wersji. Wiem, że te treningi są dla wielu osób wyzwaniem, ale to chyba dobrze, żeby było jakieś wyzwanie, a nie żeby wszystko było proste. Ok. I teraz za chwilę kolejne ćwiczenie, już za 10 sekund. Będziemy startować z pozycji jak do pompki, będziemy na zmianę biodro przesuwać do ziemi raz do lewej, raz do prawej strony, przy czym oczywiście plecy proste, brzuch napięty, nie rozluźniamy odcinka lędźwiowego. Jeśli my tutaj wygniemy się w lędźwiach, no to będzie słabo, więc musimy utrzymać mocno napięty brzuch, zawiniętą lekko miednicę pod siebie, w zasadzie miednicę troszkę w tył o pochyleniu i pracujemy. 20 powtórzeń łącznie, czyli 10 razy na stronę, wolno biodro do dołu i później na drugą stronę i tak na zmianę biodro w jedną. Świetnie tutaj to wzmacnia mięśnie skośne brzucha, mięsień prosty brzucha też działa, mięśnie grzbietu działają, także bardzo mocno całe centrum jest poruszone. Pracuj, 10 powtórzeń na stronę, ja robię we własnym tempie, ty we własnym tempie. Super, zrobione i za 15 sekund, w zasadzie już teraz to za 10, mamy ostatnie ćwiczenie, bieg w podporze, ja wykonam 100 powtórzeń, czyli no jakby każde kolano to 1, 2, 3, więc wykonaj 100 powtórzeń, przy czym znowu pamiętaj o tym, żeby napinać brzuch, czyli noga pracuje, ale ja się staram spinać brzuch jak najmocniej, aktywizować tak, żeby te mięśnie brzucha tutaj działały, no bo można to zrobić znowu na wygiętych lędźwiach i tylko pracować zginaczem bioder, ale my chcemy pracować brzuchem. Zwróć uwagę, plecy w linii prostej, nie unoszę tyłka do góry, mam być płasko, pozycja jak do pompki i wtedy pracuję raz, dwa, dłonie są pod barkami, nie wyciągam ich gdzieś tam do przodu, tylko pod barkami, pozycja jak do pompki i leci 100 powtórzeń, w miarę dobre tempo. Możesz zacząć wolniej, ale później przyspieszaj, pod warunkiem, że czujesz ten ruch, czujesz, o co tutaj chodzi. 100 powtórzeń musi być twoje, pamiętaj, za chwilę ten obwód pierwszy się skończy. Jest! W tym momencie ja zrobiłem swoje 100 powtórzeń. Mamy minutę przerwy i teraz co? Teraz jest czas na łyk wody, na oddech, na uspokojenie. Ten czas szybko minie, więc za chwilę już będziemy trenować znowu.
Ty masz do zrobienia jeszcze dwa takie obwody. Jeśli zrobisz dwa, genialnie, jeśli zrobisz jeden, też genialnie. Już teraz jest dobrze, bo jest jeden zrobiony, ale dwa zadziałają lepiej niż jeden, a trzy najprawdopodobniej zadziałają lepiej niż dwa. Także jeśli tylko masz moc, jeśli czujesz, że kontrolujesz, no to zrób. Przede wszystkim teraz już wiesz, o co chodzi. Te ćwiczenia w drugiej serii będą wchodzić lepiej, będą wchodzić łatwiej. Na pewno zmęczenie narośnie, ale efekty będą lepsze. Także po prostu pociśnij ten drugi obwód. Ja już nie będę gadał, zostawię Cię po prostu z muzyką i z dźwiękami, które będą sygnalizować początek i koniec. Zrób to we własnym tempie. Życzę Ci dobrego treningu, dobrego drugiego obwodu. Odezwę się jeszcze na sam koniec treningu. 3, 2, 1. No to do dzieła.
Koniec drugiego obwodu. Za chwilę, za 53 sekundy będziecie czekał trzeci obwód. Jeśli masz siłę, zrób. Koniecznie zrób, bo warto po prostu. No i daj znać w komentarzu, jeśli zrobisz te trzy obwody, że trzy zrobione. Zmotywujesz tym sposobem siebie, zmotywujesz tym sposobem także inne osoby, które będą to czytać. No i daj znać po prostu. Zdaję sobie sprawę, że trening mógł być dość wymagający, więc po prostu daj znać, jak ci poszło. Ja znowu stawiam ci tylko z muzyką i z komentarzem i odezwę się jeszcze na koniec. Stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. There's
Jeszcze ostatnie powtórzenia. Trening będzie zaraz zrobiony. Ja odezywam się tylko po to, żeby Ci pogratulować, bo to był naprawdę trudny trening, naprawdę mocny trening. Myślę, że Twoje mięśnie brzucha mocno popracowały i myślę, że będą z tego świetne rezultaty. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień na kolejnym treningu. Do zobaczenia. Ukłony dla Ciebie. Gratulacje. Cześć.